Jest to konkurs bardzo wszechstronnie sprawdzający wszelkie możliwe umiejętności barmańskie. Nie tylko jeśli chodzi o koktajle same w sobie, ale też o sztukę podejmowania gości, o sztukę zabawiania publiczności. Często też oczekiwane są jakieś efekty wow, albo nacisk oceny jest kładzony na konkretne części składowe prezentacji bądź koktajlu. Często też musimy pracować na ściśle określonym alkoholu, bądź mamy pracę pod presją czasu, gdyż jest tego czasu tak na styk, albo czasami jak się okazuje za mało. Jeszcze ten rok pokazał, że zdecydowanie ważna jest nie tylko sztuka barmańska, ale też przebojowość, łatwość nawiązywania kontaktu i właśnie taka dobra zabawa w trakcie przygotowywania koktajli. Jeśli chodzi o Meksyk, to taką konkurencją mocno zaskakującą była konkurencja, o której tak na dobrą sprawę szczegółowo dowiedzieliśmy się na miejscu, bo dopiero na miejscu zostaliśmy przeszkoleni przez szefa kuchni z danych technik kulinarnych, które musieliśmy wykorzystać, oraz ze składników typowych dla kuchni meksykańskiej. To były ananas, ziarna kakaowca, kukurydza, chipotle i cuitlacoche. To są takie grzyby, które rosną na kukurydzy. Konkurencja Mexico skupiała się właśnie na sustainability zero waste, więc tutaj możemy naprawdę mieć milion pomysłów, jak to ugryźć i jak się do tego zabrać. Rusza kolejna edycja World Class Competition. Jakie plany też będziesz brał udział? Nie, w tym roku, znaczy w przyszłym roku nie mogę wziąć udziału w polskiej edycji. Muszę odczekać rok przerwy. W tym roku będę pracował jako ambasador tego konkursu w Polsce. Już niebawem ruszamy ze szkoleniami, bo na początku listopada, które potrwają do początku grudnia, a później w lutym będziemy mieli dwie fale szkoleń, w których odczarujemy trochę tematy tak samo sustainability zero waste, jak i tematy takie z pogranicza baru i kuchni, czyli jak używać różne techniki kulinarne bezpośrednio w pracy za barem. I jest to element niezbędny, czyli taki udział w takim szkoleniu jest niezbędnym elementem, jeśli planujecie wziąć udział w World Class 2018. Teraz przygotuję koktajl, który był inspirowany tortem schwarzwaldzkim. Zaczniemy od 40 ml rumu Zacapa. Koktajl będzie delikatną wariacją na klasycznym old fashion. W tym wypadku Zacapa została wzbogacona o smak suszonych wiśni. Następnie dodajemy dwa dasze bitersa czekoladowego oraz łyżkę barmańską syropu z cukru dark muscovado, który charakteryzuje się intensywnym smakiem melasy. Koktajl mieszamy. I przesadzamy do szklanki wypełnionej lodem. Udekorujemy go skórką z pomarańczy. Teraz dla Państwa koktajl Queen's 75, czyli Piqua 75. Jego bazą będzie pyszny cytrusowy gin Tanqueray 10, 40 ml. Następnie dodamy 20 ml świeżego soku z cytryny. Oraz 20 ml domowego syropu z pigwy i białej herbaty. Jeśli chodzi o przygotowywanie koktajli w domu, to zamiast shakera możemy posłużyć się sportowym bidonem, termosem bądź nawet słoikiem. A do odmierzania porcji użyjemy zwykłego kieliszka do wódki. W tym wypadku mielibyśmy pełen kieliszek ginu i po pół kieliszka soku z cytryny oraz syropu pigwowego.
Żeby podbić jeszcze pigwę w tym koktajlu, dodamy dwa dasze tynktury pigwowej. Tynktura pigwowa to nic innego jak duża ilość pigwy zalana niewielką ilością alkoholu, odstawiona na długi czas, następnie przecedzona. I ona doda nam tutaj przyjemne kwaskowe nuty. Podbije jeszcze smak samego syropu. Koktajl wstrząśniemy do środka. I przesadzimy do schłodzonego kieliszka koktajlowego. A następnie przykończymy go odrobiną musującego wina. I jako dekorację użyjemy plasterka suszonej pigwy. Proszę bardzo, Queen's 75.